końcu. Mam nadzieję, że się uda tym razem. Dobra, chyba wróciliśmy. Teraz spróbuj coś Janek powiedzieć, Filip. Może Raz, się dwa, uda. trzy. Próba mikrofonu, dajcie znać, jak słychać. No właśnie, mamy nadzieję, że teraz już słychać. Jak nie słychać, no to będziemy kombinować dalej. Niestety problemy techniczne trochę niespodziewane. Przepraszamy, że akurat tak się wydarzyło. Przepraszamy, Jest, że słychać. No. słychać nas. Dobra, bardzo, No to. bardzo przepraszamy. Nie przetestowaliśmy tego, to jest moja wina. Trochę stresu na początek, więc zaczynamy od początku. Zaczynamy od początku. Dobra, Janek, możesz się przywitać jeszcze raz. Nie wiem, czy już uczestniczyłeś w takim live'ie, w którym się 2 razy witałeś. Witam wszystkich. Tak. Miłego wieczoru. Tak, witamy Cię Janek, witamy wszystkich, przepraszamy wszystkich słuchaczy. Jeżeli się rozłączyliście, to wbijajcie z powrotem. Problemy techniczne niestety nas przytłoczyły, ale najważniejsze, że udało się pozbierać. Cieszymy się Janek, że jesteś z nami. Zapowiadaliśmy już, Tak, przynajmniej jestem. mój głos ponoć był słyszalny, że mówiłem, że przed ćwierćfinałem Ligi Mistrzów właśnie Lubę pierwszy mecz gra u siebie z Axą. No i właśnie, pierwsze pytanie, które zadawaliśmy, to czy już jakaś analiza dotycząca gry z Axy się odbyła? Czy wiecie, czego się spodziewać, jeżeli chodzi o czysto sportową stronę i o poziom gry, i o jakość, no i o mocne, słabe strony z Axy? Tak jak powiedziałem, na razie nie robiliśmy wideoanalizy, tylko takie tam powiedzieliśmy sobie kilka elementów, ale też mówiłem, że tak ja, tak samo trener i drugi rozgrywający, i też tam trochę kilka chłopaków znają tę drużynę, znają kilka zawodników, lebo myślę, że dużo z nich gra na poziomie międzynarodowym, jeżeli chodzi o rozgrywacza atakującego, przyjmujące środkowi. Czyli myślę, że tam obie drużyny nie jest to tak, żeby się bardzo zaskakiwały. I co chodzi do meczu, no na pewno chcemy, jak powiedziałem pod koniec, że chcemy odbudować jakby od przegranej ostatni mecz w Champions League, gdy bardzo. Moim zdaniem bardzo słabo zagraliśmy z Perugią. Ona bardzo dobrze przyjmowała i dobrze zagrywała, ale myślę, że to będziemy chcieli odbudować i ten mecz wygrać, abyśmy awansowali do semifinału. No właśnie, później jeszcze chcieliśmy dowiedzieć się od ciebie, co wy sądzicie w ogóle o waszym losowaniu. Zaxa najtrudniejszy przeciwnik? Myślę, że nie ma tam najtrudniejszych, najłatwiejszych przeciwników. Tak jak mówiłem, nie jest to tak, żebyśmy się wybierali, kogo chcemy do ćwierćfinału. I jak mówiłem, w górze jest Blacha, to wskazanie, bo dwie bardzo mocne drużyny na dole, właśnie w tym drugiej części jest trzy włoskie drużyny bardzo mocne i bardzo mocna drużyna Berlina i wszystkie te drużyny po prostu każdy rok awansują bardzo wysoko w Champions League i też powiedziałem, że moim zdaniem brakuje w tej osiemce też drużyna Dynamo Moskwa, Kemerowa też bardzo mocne drużyny, może kolejne tam drużyny, ale niestety taki jest w tym sezonie system tych rozgrywek i bardzo się cieszę, że zagramy z polską drużyną i jak mówię, mam nadzieję, że odbudujemy ten przegrany ostatni mecz. Śledzisz Plus Ligę? Pierwszy sezon poza ligą, wcześniej 4 sezony spędzone w Indykpolu AZS-ie Olsztyn. Miałeś okazję oglądać Zaxę albo jakieś inne spotkania tegorocznych rozgrywek Plus Ligi? Tak jak mówiłem, śledzę tam na pewno wyniki Olsztyna, wyniki tam kilka zespołów, gdzie grają moi bardzo dobri koledzy jeszcze tam ze sezonów, kiedy byliśmy razem w Olsztynie. Czyli śledzę na pewno wyniki i oglądam czasami mecze Plus Ligi na iPlayer, bo nie ma inną możliwość. I co chodzi do Zaxy, to powiedziałem nawet, że widziałem mecze ze Super Pucharu, tam jeden mecz w listopadzie z ligi i par meczów, par akcji albo setów z Champions League, jeżeli chodzi o Zaxę. Mówiłeś też przedtem, tylko nie było tego słychać, że wy jeszcze jako zespół nie mieliście analizy wideo właśnie drużyny z Kędzierzyna Koźla. To zawsze tak u was wygląda, że na przykład dzień przed meczem macie analizę wideo? Tak, dzień przed meczem i dzień w meczu, bo naprawdę nie jest to tak, że nie bylibyśmy przygotowani, ale nie zawsze tak uda się, że ma
tyle czasu na przygotowanie i z drugiej strony też trener nie chce bardzo zmienić, jakby, że wszyscy mecze przygotujemy się w taki sposób i nagle jeden mecz zrobimy wyjątek. Naprawdę jest taki jakby, jak to powiedzieć, zawodnicy są po prostu przyzwyczajeni na ten system i on nie chce bardzo, myślę, do tego jakby robić jakieś duże zmiany w tym systemu. Jest to taki jakby, powiedzmy, rytuał czy coś takiego i nie chce tak, żeby też zawodnicy rozmyślali, o, normalnie robimy dzień przed meczem, to nagle dlaczego już robimy 2-3 dni przed meczem, że on jest może powiedzieć później, no on może się boimy tego meczu, albo dlaczego już tak wcześniej. Myślę, że dlatego on po prostu robi tak zawsze tak jak samo, aby nie było takich jakby głupego gadania. Nie wiem, Piotr, czy chciałeś coś mówić, ale bo mówisz o tym cyklu przygotowania do tego meczu z Zaksą. On jest pojutrze, a wy ostatnie spotkanie zagraliście 10 lutego, czyli de facto 2 tygodnie temu. Uważasz, że to dobrze, że mieliście taką przerwę, czy to jednak trochę może wam utrudnić sytuację? Ja myślę, że nam brakowało trochę przerwy, bo jak mówię, my nie mieliśmy po więcej niż 2 dni wolne od początku sezonu, czyli tam od października. Mieliśmy zawsze dwa, nie wiem, może 2,5 dnia wolne, nawet na święta. Przez święta trenowaliśmy właśnie, tam mieliśmy 1,5 dnia wolne. Czyli myślę, że dużo z nas, bardzo, bardzo, nam bardzo brakowało jakby trochę wolnego, trochę odpoczynku. Więcej na pewno tym, co grają podstawowym zawodnikom oczywiście, ale myślę, że wszystkim trochę pomogła ta jakby przerwa, żeby trochę wyczyścić głowę i znowu się skoncentrować na trening i na kolejne mecze i kolejne spotkanie. Właśnie Filip, czy jeszcze dalej będziemy, znaczy tak, na pewno do tematu jeszcze tego dwumeczu wrócimy, natomiast wiem, że też mieliśmy taki plan, żeby porozmawiać trochę o Twoich czasach plusligowych. To co Filip, myślisz, że to jest ten moment, czy jeszcze, czy uważasz, że jeszcze powinniśmy poruszyć parę kwestii związanych z tym? Ja myślę, że do tematu Ligi Mistrzów jeszcze wrócimy bliżej może końca naszej rozmowy, ale właśnie korzystając z okazji, że możemy tutaj z Tobą porozmawiać, to chcemy też trochę wrócić do tego, jak w ogóle się zaczęła Twoja przygoda z Nykpolem, AZS-em Olsztyn. Pamiętasz rok 2016, w jakich okolicznościach trafiłeś do Olsztyna? Wiem, że Andrea Gardini, trener Olsztyna, był zainteresowany mnie jako zawodnikiem. Też wiem, że może prezes Tomek Jankowski po prostu, nie wiem, czy tam jakby było jakieś ciśnienie ze strony agenta, czy nie, ale po prostu dostałem ofertę z Olsztyna, czy nie chcę grać w Olsztynie. Plus lidze w polskiej lidze, o której właśnie słyszałem do tego momentu, że jest bardzo mocna. Chciałem zawsze grać w polskiej lidze i było to moje marzenie i jak pojawiła się ta oferta, to byłem bardzo chętny do tego, że przyszedł i podpisałem najpierw kontrakt na 2 lata i później coraz przedłużałem. No, i w końcu właśnie 4 lata spędziłem w Olsztynie i bardzo, bardzo z tych 4 lat się cieszę. Właśnie Andrea Gardini nie dał Ci jakiejś taryfy ulgowej, żebyś mógł spokojnie wejść do ligi, bo w zasadzie od samego początku byłeś w sumie mocno obciążony w ofensywie, a grałeś praktycznie od deski do deski, tam do kwestii tego, że masz chyba zdrowie jak koń, to też przejdziemy, bo Ty potrafisz w zasadzie, nie wiem, praktycznie większość, nie, był taki moment, w którym Ty praktycznie nie opuszczałeś spotkań Indykpolu AZS-u Olsztyn, praktycznie grałeś od deski do deski. Duży to był przeskok jakościowy, jeżeli chodzi o poziom przejścia z tej ligi francuskiej do polskiej, w sensie miałeś, inaczej, miałeś, czułeś, że masz jakieś zaległości do nadrobienia, żeby wejść na poziom plus ligi? Na pewno trochę nie wiedziałem, co od tego mam czekać. Wiem, że teraz wiem, że polska środkówka, polska liga jest bardzo mocniejsza od tej ligi francuskiej. To trochę też inny styl gry, bo we Francji gram więcej taki do obrony, do wybłoków i po prostu więcej jakby więcej po prostu całkowicie akcje trwają dalej. I polska siatkówka jest więcej taka jakby agresywna, więcej się atakuje, więcej mocno się atakuje i niektóre akcje są bardzo szybkie i to jest właśnie tak jeden pierwszy
pierwsza różnica i druga jest oczywiście jakość właśnie tej gry i ilość błędów. Później ataki są wykonane też w większym wieści, jakby w tym, w, jak na to powiedzieć teraz, wysokości, na na zasięgu. wysokości, Tak. tak, na zasięgu. No także szybko zagrywek tak samo i właśnie oczywiście zawodnicy, to jest, to chodzi o te wszystkie elementy i to są zawodnicy, co to robią, czyli więcej pieniędzy, więcej jakby kasy jest oczywiście w tym, w tej całej siatkówce polskiej. I bardzo, bardzo dużo ludzi sędziuje tej polskiej siatkówki, bo to jest tytularny albo sport numer dwa w Polsce, czyli po piłce nożnej, albo może na tym samym poziomie, może nawet więcej od piłki nożnej, czyli to jest właśnie ta różnica i bardzo się z tego cieszę, że miałem możliwość i grać w takiej lidze i spędzić takie bardzo dla mnie bardzo z 4 lat, co spędziłem w Olsztynie. No właśnie, a powiedziałeś, że przyciągnął cię trener Andrea Gardini, ale on dosyć szybko Olsztyn opuścił, a ty zostałeś na kolejne lata. Jak przychodziłeś do Polski, spodziewałeś się, że zostaniesz aż na 4 sezony? Proszę, niestety tak, opuszczono nas właśnie po tym sezonie, ale myślę, że i ja byłem też zadowolony ze wszystkich trenerów, którzy się pojawiły w Olsztynie. Nie muszę powiedzieć złego słowa na żadnego z tych trenerów. Może miałem szczęście, może taka jestem osoba, nie chcę się jakby narzekać na to, co było. Nawet jakby trudne momenty, to zawsze były też świetne momenty i z tego ja się cieszę. I oczywiście jak przychodziłem, nie spodziewałem się, że będzie szansa spędzić 4 lata w takim myślę bardzo jakby, jak to życzę, bardzo znanym i historycznym klubu polskiej siatkówki i trzymać się bardzo wysoko właśnie we statystykach i właśnie co powiedzieć. No, po prostu byłem z tego szczęśliwy i bardzo, bardzo mnie to cieszy i zawsze będzie jakby do końca swojej kariery będzie wspominać na te 4 lata zawsze z uśmiechem i bardzo mi brakuje tych 4 lat i szkoda, że tak szybko jakby upłynęły. Czy, bo jeszcze oczywiście więcej pogadamy o tym Indykpolu AZS-ie Olsztyn, ale odchodziłeś w takiej sytuacji, gdzie nagle na trybunach nie było kibiców. Nie zabrakło ci takiego jednego meczu, w którym może mogliby ciebie kibice też trochę fetować, bo tak. Mówię, ja jestem, nie będę ukrywał, tam większość osób wie, która słucha nasz podcast, że ja jestem kibicem AZS-u Olsztyn i się tego wcale nie wypieram i nie będę udawał, że jestem... Po koszulce się nie dało poznać. Tak, po koszulce się wcale nie dało poznać, natomiast no, wiesz, 4 lata spędzone w jednym klubie w siatkówce to też jest dużo, tak? A jak to są 4 lata udane i które no, ja wspominam po bardzo takich, powiedzmy, słabych czasach, gdzie sportowo, jeżeli chodzi o wyniki, klub podupadł, no to można powiedzieć, że jesteś takim pewnym symbolem odrodzenia też sportowego klubu. No ja to tak trochę traktuję. No na pewno tego mi brakowało w tym sezonie, że już pod koniec sezonu nikt nie ukrywał, że nie zostaje w tym na kolejny sezon i właśnie przez pandemię koronawirusa nie udało się jednak dokończyć ten sezon nawet z fazy zasadniczej i ostatni mecz, który zagraliśmy, było na wyjeździe z Radomia, gdy udało się wygrać i nie wiem, wcześniej, naprawdę nie pamiętam, z kim zagraliśmy mecz wcześniej, ale myślę, że udało się nam wygrać, że to był bardzo, bardzo jakby ważny wynik, bo też ja tam wracałem po kontuzji właśnie z łydka i nie pamiętam dokładnie, z kim graliśmy i bardzo, bardzo jest to dla mnie szkoda, że nie miałem szansę powiedzieć po prostu dziękuję wszystkim kibicom i z klubu i dalej, że nie miałem tego szans, ale też się cieszę z tego, że po sezonie widziałem wideo, które kibice mi zrobiły, że podziękowanie właśnie, z tego się bardzo cieszę i nawet trochę pokoiliśmy z żoną, że to jest bardzo miłe i że to jest, że zawsze
Może kiedyś byśmy wróciły do Olsztyna, jakby się pokazało, jakby była możliwość i tak. Może będzie okazja, jak już nowa hala powstanie, bo tam... Zobaczymy. Znaczy remont hali tam jest teraz, tak? Remont. Tak. No właśnie, no to jeszcze tak a propos tego pobytu w Olsztynie, bo też tak, będziemy starali się też korzystać z pytań z czatu, no to na przykład jest pytanie, Paweł Woicki mówił, że cię uwielbia, jak myślisz, za to tak cię lubi Paweł? To nie wiem, może pasowaliśmy się jako ludzie, też jako zawodnicy i on mnie też pasował i myślę, że to był też taki jakby klucz do tego sukcesu i dlaczego wytrzymałem może w Olsztynie przez 3 lata, może on mi zaufał w ważnych momentach i dlatego byłem też bardzo obciążony w ataku i wszystkim i bardzo się z tego cieszę i zawsze na z Pawłem była przyjemność grać, może jeszcze pojawi się możliwość dalej. No właśnie, czy byśmy zagrali. Właśnie nie wiadomo, czy, znaczy tak, myślę, że może być szansa, że się spotkacie jako on już w roli trenera, a ty jako zawodnik, prawda? Bo już te ścieżki się możliwe. Troszeczkę możliwe. Zaczynają gdzieś tam możliwe. Rozjeżdżać. Możliwe. Zobaczymy. Tak, i minęły te 4 sezony w AZS-ie i masz jakieś szczególne momenty, które bardzo wspominasz? Jakieś takie mecze na przykład pojedyncze albo jakieś specyficzne wydarzenia sezonu? No na pewno bardzo, ale myślę, że wszyscy kibice wspominamy na awans do czwórki w drugim sezonie, jak byłem w Olsztynie przez Resowi. Tam właśnie były takie akcje, nawet które wspominam do dzisiaj. Dalej myślę, nawet sezon wcześniej udało się 5. miejsce i no iż oczywiście będzie wspominał na zeszły sezon, no, że przez pandemię nie udało się dokonać sezonu, ostatni mecz bez kibiców, na to też będzie wspominał, taka jakby ciekawość dla mnie była, trochę szkoda tego, ale oczywiście to najgłówniejsze zdrowie i mam nadzieję, że może po tym sezonie już uda się jakby trochę jakby usunąć tej pandemii i może już w następnym sezonie się uda zagrać tam ograniczoną ilością kibiców, może nawet w normalnym jakby stanie. No i mecze, no nie wiem, no pamiętam na rozgrywkę też CW w koszulce właśnie w Olsztyna, jednak z Kemerowem, jednak z Pałokiem, bardzo ciekawe też drużyny na poziomie międzynarodowym. Myślę, że każdy mecz, są tam takie elementy, które, może nie każdy mecz, ale z każdym tam jakimś rywalem tam pamiętam jakieś tam akcje też źle, dobre. Czy nie jest to tak, że po prostu te 4 lata przepłynęły i nic z tego nie pamiętam się. Ja jako, można powiedzieć, nie kibic Indykpolu AZS-u Olsztyn, trochę kojarzę to, co ty powiedziałeś o tym drugim twoim sezonie, czyli ćwierćfinały za Sekoresowią, a w półfinale graliście z Zaksą. Okej. Dokładnie, chciałem powiedzieć, z Zaksą pamiętam też moment, że mieliśmy wyblokowaną akcję tam w tiebreaku na matchball i właśnie... Nie chcę powiedzieć trochę fartem, no bo trochę szczęściem, żeby się udało się Zaksy wygrać, ale oczywiście to jest bardzo mocna drużyna, ale mieliśmy tam szansę udolać ich w pierwszym meczu i niestety nie udało się i właśnie w kolejnym meczu tam znowu przegraliśmy w tiebreaku. Tam nie wiem, czy prowadziliśmy 2-0 i przegraliśmy 3-2. No i później myślę, że nam trochę... To nie wiem, czy w głowie, czy trochę jakby nam doszła energia i mecz z Gdańskiem, znowu proszę mecz tiebreak i później 3-1 już myślę, że już nie było siły do tego jakby wzdorowania i niestety skończyliśmy na trzecim miejscu, na tym powiedzmy najgorszym możliwym, bo to jest przegrany w semifinale i przegrany ostatni mecz bez medalu jeszcze, jedyna drużyna. Indywidualnie to na pewno był dla ciebie dobry okres, tak? No myślę, że no taką najlepszą oceną tego czasu, który spędziłeś w Indykpolu AZS-ie, było to, że teraz grasz no, w drużynie z absolutnie ścisłego topu, ale zespołowo czujesz pewien element rozczarowania, czy w sumie, bo nigdy nie było tak, że Indykpol AZS był traktowany jako murowany kandydat do medalu.
to czwarte miejsce było pewnym zaskoczeniem jednak. To bardziej rozczarowanie, czy jednak radość z tych wyników sportowych? Piąte miejsce, czwarte miejsce, jeżeli chodzi o, powiedzmy, na koniec sezonu, ten trzeci sezon mniej udany, bo tam chyba miejsce dziesiąte. No i w tym czwartym sezonie no, celem był playoff, nie wiadomo co by było, no ale na ósmym miejscu zakończyliście. Oceniasz to jako dobry okres też dla drużyny, czy czujesz, że właśnie tego medalu zabrakło, żeby tak powiedzieć, ok, jestem, no powiedzmy, spełnionym zawodnikiem AZS-u? Nie, tak bych nie powiedział, ani nawet jakby się miał medal, na pewno zawsze chcę co najwięcej, jak tak jak każdy zawodnik, po prostu nie może się uspokoić tylko z tym wynikiem, po prostu na pewno szkoda tego sezonu, gdzie nie udało się ten medal zdobyć, ale z drugiej strony, dokładnie jak mówiłeś, nikt nie oczekiwał, że awansujemy do czwórki, byliśmy jakby powiedzieć, underdogiem tego. Tak. I czarnym koniem. Outsiderem. I no nie wiem, no szkoda, naprawdę szkoda tego zeszłego sezonu, zobaczymy jakby się wydarzyło, a z drugiej strony mieliśmy tam też trudne okresy, gdzie tam od stycznia do, nie wiem, tam do połowy lutego nie udało się wygrać ni jednego seta, tylko jeden punkt zbierałyśmy. I w końcu tam walczyliśmy o playoff i skończyliśmy na 8 miejscu, czyli też zobaczymy, jakby się udało, bo ta tendencja była, że przyszliśmy jakby tam nie wiem, tam 3 tygodnie przed tą pandemią, przed tym lockdownem, trochę była tendencja, że idziemy do góry i czym jakby się wydarzyło. Oczywiście jakbyśmy poszli na drużynę z akcji, trudno by było, ale też nie by był koniec świata z tego, ale na drugiej stronie, kto wie, na przykład udałoby się na 7 jeszcze może tam była szansa, nie wiem jak było na punkty dokładnie, może teraz powiedziałem jakąś głupotę, nie wiem, nie chcę, aby nie, ktoś oceniał za to, ale no naprawdę szkoda tego sezonu, szkoda, że sezon po prostu 5., 4., 10. nieudany i później nie wiadomo, ale po zakończeniu na 8 miejscu. Brakuje ci kibiców na trybunach? Tam wiadomo, że no większość tego twojego czasu spędzonego na boisku w trakcie spotkań spędziłeś we Włoszech. Tam też kibiców na trybunach nie ma, prawda? To masz, czy czujesz, że masz pewien problem z tym, żeby wyzwolić w sobie taką iskrę do rywalizacji? Czy po prostu przyszedłeś już nad tym do porządku dziennego i mówisz, dobra, no tak po prostu jest i trzeba się do tego przyzwyczaić. Brakuje kibiców? No na pewno brakuje, bo byłem bardzo ciekawy, jak wygląda właśnie atmosfera we Włoszech, aby miał do porównania do Polski. Niestety miałem możliwość tylko tam na początku jeszcze w ograniczonych ramach, także nie było tak gorąco. Na przykład wiem, że tutaj chłopaki mówią, że na przykład w Modenie jest bardzo gorąco, może nie więcej w całej Superlize. I tam niestety zagraliśmy mecz pod koniec listopada, pod koniec września. Nie. No jakiś tam około listopada zagraliśmy tam mecz i po prostu puste trybuny, bez widowiska, bez nikogo. Czyli trochę tego na tym żaluję, że nie miałem w tym sezonie szansy do porównania, ale zobaczymy. Zobaczymy, gdzie będzie grał w następnym sezonie, ale teraz właśnie się koncentruję całkowicie na ten sezon i mam nadzieję, że może pod koniec sezonu jeszcze na playoff uda się nam zagrać przed widowiskiem, może jakieś tam ograniczonych ilości. Jeszcze odnośnie tego pytania, to mi się przypomniało, że dosłownie dzisiaj czytałem wywiad z Robertlandem Simonem i jego też pytali właśnie o to, jak się gra bez kibiców, to on stwierdził, że to jest jak na treningu. No tak samo, jest to takie, czegoś tam brakuje i po prostu takie trudne dla zawodników, czasami są trudne momenty i kiedy po prostu potrzebuje zawodnik jakby czuć tego widowiska, tego fanklubu, aby mu jakby dodało siły, dodało jakby energii i też
z drugiej strony po dobrej akcji to zawsze tą drużynę jakby doładuje i jeszcze pomaga lepiej grać. I tego może w tym sezonie brakuje, no bo czasami mamy momenty, gdy gramy dobrze i po prostu później 2-3 punkty idziemy w dół i kilka punktów trwa, niż się z tego właśnie aklimatyzujemy. No właśnie rozmawiamy o halach, ale też jesteśmy w kontekście twojej gry w Polsce. Miałeś w Polsce takie sytuacje, gdzie jechaliście do danej hali, do danego przeciwnika i wiedziałeś, że w tej hali się gra ciężko tobie, albo w tej hali się gra dobrze? No, wiem, że każdy mówi o Uranii, kto idzie do, kto gra w Olsztynie, że bardzo ciężko się tam gra. A z drugiej strony, no nie wiem, zimno tam jest i wiem, że tam jest dobre widowisko. Zimno i specyficzny zapach jest. Jest specyficzny. Tak, specyficzny. Tam jest specyficzny w Uranii, ale zawsze pamiętam w dobrym na tą halę jest. Może nawet na tym, że zrobią teren, gdzie to już nie będzie to samo. Z drugiej strony, jak gram w Olsztynie, to zawsze jak jeździliśmy, to wiemy, że jest bardzo dużo zawodników w plus lidze. Trudno gra w Radomiu, trudno się gra w Będzinie, też specyficzne dwie sali. Specyficzne, co chodzi o widowiska, bo w Radomiu jest gorąco czasami. Będzie z drugiej strony tam mniej do widowiska, ale jest taka niecentrowana sala. Światła tam są no, bardzo specyficzne z góry. Specyficzne światła i dalej w Bydgoszczy, bo tam jest widowisko bardzo daleko od boiska, taka specyficzna sala. A reszta sal mnie się grało dobrze w Gdańsku, dobrze w Rzeszowie, dobrze w Zakrze, dobrze w Katowicach. Nie miałem możliwość tylko zagrać w Katowicach w spotku, tylko z kadrą. Czyli na Szopienicach grałem zawsze. We Warszawie trochę też specyficzna sala, ale myślę, że spoko. Ciekawa sala jest dla mnie w Lubinie, w Suwalkach, też w Bełchatowie. No jak powiedziałem, tylko te trzy sali trochę, no cztery, jak wrócimy też Olsztyn, ale nie miałem szansy analizować. To mam dla ciebie dobre albo złe wieści. No bo w Radomiu będzie już bardzo niedługo nowa hala, przynajmniej już ta budowa trwa długo, myślę, że dużo dłużej niż się spodziewali. W Będzinie też będzie, a dodatkowo Będzin prawdopodobnie spadnie z ligi, tak? Jako ostatnia drużyna już na pewno w tym sezonie, więc możliwe, że już nie będziesz miał okazji. Wiem, że tam jest dużo kandydatów na awans z pierwszej ligi, jednak Bielsko, Bydgoszcz i Lublin. Tak jeszcze nie miałem szansy, a w tym sezonie to jest nowy zespół Nisa, nie wiem jaka jest tam sala. No, też nowoczesna. Słyszałem, też nowoczesna. Taka specyficzna. Słyszałem też trochę specyficzne od chłopaków, co czasami rozmawiam z nimi. Że nie łatwo się tam gra. No, czy widzę, że jesteś dobrze obeznany z tym, co się dzieje w Polsce. Janek z Polski wyjechał, ale Polska z niego jeszcze nie wyjechała chyba. coś zostało jeszcze w Olsztynie po tobie, czy już całkowicie 100% wyprowadzka zrobiona? Jeżeli chodzi o życie? Znaczy, to tak ogólnie, coś jeszcze w Olsztynie cię łączy z Olsztynem, czy? Tak, na pewno chłopaki, co tam grają, jeżeli chodzi o Roberta Andringu, Wojtka Żelińskiego, tam kilka chłopaków też czasami wiem, że co się tam dzieje w tej drużynie. Były okresy, że pisałem się też z prezesem i czasami tam coś potrzebowałem i pomagał menadżer zespołu Marcin Zaremski. I moja żona jest też w kontakcie właśnie z jego żoną ale jak mówiłem, jestem też w kontakcie z chłopakiem, z którym grałem w Olsztynie, z Adrianem Buchowskim, w bardzo dobrym kontakcie jesteśmy i tam myślę, że co chwilę tam rozmawiamy na temat, co się dzieje w Plus Lidze, co się dzieje w Olsztynie, co się dzieje tam i tam. Właśnie, bo to jeszcze też ten temat, ten twój epizod, czy ten etap, który teraz trwa włoski, też poruszymy, ale jedna rzecz mnie zaciekawiła. Ty masz kontrakt na kolejny sezon podpisany z Lubę czy Witanowo?
Nie, na razie nie. Zobaczymy, co dalej, ale To może wrócisz do Polski. naprawdę jestem teraz skoncentrowany na ten sezon i co chodzi o tego następnego sezonu, zobaczymy, co się wydarzy i co nie. No właśnie, jedno trofeum już masz, no to jeszcze dwa do zgarnięcia, prawda? Mam nadzieję, że uda się, ale jest to trochę jest to naprawdę trudny, będzie to trudna droga, na pewno. Muszę No wtrącić, bo bo. wspomniałeś. Dokończ, proszę. No, bo chodzi o to, że my jesteśmy może ostatnio, albo między ostatnimi dwiema drużynami, co najmniej jeszcze jedynego pozytywnego przypadku koronawirusa, czyli tam, jakbyś powiedział, mam nadzieję, że nie. Jakby się na przykład pojawiły cztery przypadki, to może jest koniec sezonu, nie? Okej, no właśnie, no bo to. Lebo Champions League nie pozwala przemieścić mecz. I w playoffie chyba też nie. Tak samo jak jest w lidze, to we fazie zasadniczej, gdy jest możliwość przemieścić, po prostu przeprowadzić mecz na inny tam terminarz, w playoffie niestety nie ma takiej możliwości. Czyli teraz jakby się coś pojawiło i pojawiłoby się u większości zawodników, to niestety może to być koniec sezonu i byłaby to szkoda. Mam nadzieję, że nie, że to nie będzie nasz przypadek, ale dlatego mówię, że ta droga jest co do siatkówki bardzo trudna i też co do zdrowia w tym okresie też będzie to trudne, albo też musimy, cały czas nam to mówią, że też teraz musimy trochę być ostrożni na siebie. Okej, wspomniałeś przedtem o Wojtku Żelińskim i właśnie na czacie odezwał się Wojtek Żeliński, pyta Janek, kiedy wizyta u barbera? Mówiłem, że mam nadzieję, że pod koniec tygodnia uda się mi tam znaleźć jakiś okres. 20 minut tylko i między treningami. Mam nadzieję, No właśnie, ale wiesz, że będzie ok. ale ważne, żeby barber miał, wiesz, test przeprowadzony na koronawirusa wcześniej. Na Nie, wszelki wypadek. on ma taki A, ten wizor. przyłbice. Przyłbice. No No dobra, dobra. i tam chodzą do niego też chłopaki z drużyny, czyli tam jakby coś było, to nie jestem tylko w tym Nie sam. no, po Simonie widać, że strzyże dobrze. Raczej po Osmanie Kontranu. Tam do niego co chwilę chodzi. No tak, właśnie Osmany zawsze perfekcyjny, tak, jeżeli chodzi o przygotowanie wojskowe, jeżeli chodzi o sport też. Myślę, że co tydzień u niego ma wizytę. Tak stawiam ja. Może nie, może nie, może więcej, może mniej, nie Żeby barberów nie pozamykali, bo nie wyjdzie na mecz. wiem. Nie, we Włoszech tutaj na razie jest ta sytuacja tak jakby trochę specyficzna, że tutaj barberzy i tam całkowicie tam usługi nie są pozamykane, tylko problemy są bary i restauracja i siłownie. Siłownie są zamknięte od listopada i to jest jedna rzecz, która jest permanentnie zamknięta, reszta jest otwarta albo funkcjonuje takim jakby na światła, czyli ten kraj jak ma czerwone światło, to jest zamknięte, jak masz pomarańczowe, to chyba też. I żółte światło w tym tygodniu są, myślę, że większość tych krajów, tych regionów jest żółtych, są normalnie otwarte do 18 godziny. Czyli w ramach tam trochę, jakby mają na tym trochę rozmyślały i ma to jakiś pomysł. Nie jest to tak teraz jak w Czechach, gdzie nie wiedzą, co mają robić. No właśnie, to tak jeszcze tak wracając, bo tak trochę będziemy skakać, ciężko jest oddzielić to takimi częściami, że tylko o Olsztynie, tylko o Włochach, bo te tematy będą się przenikać. To personalia, jeśli chodzi o kolegów z twojej drużyny, to takie pytanie, jakie mi się nasunęło, to kto był lepszy, Sejed czy Kuba Kochanowski? To trudne pytanie, No, trudne, bo trudne. każdy ma coś innego. Na pewno Kuba Kochanowski gra trochę specyficzną siatkówkę, że gra blisko, czasami odskakuje. Co do zagrywki, na pewno Kuba Kochanowski lepszy i kompleksności. Myślę, że nie stawiłby kto z nich dwóch jest lepszy. Każdy ma coś swoje plusy i po prostu swoją wartość.
Sejet ma trochę więcej jakby dosyciałość i w takich jakby w innych elementach po prostu może jest taki jakby dosyciałości. O właśnie, to Ma teraz więcej. to jeszcze, to właśnie, to mówiłem, że będziemy skakać po tych wątkach polsko-włoskich. No to Sejet, Kochanowski czy Simon? Czy Pliński może jeszcze? Czy może Pliński jeszcze, tak? Ja bych nie stał. Simon to jest kategoria sama o sobie. To jest nie, to jest naprawdę nie. Nie wyobrażam sobie, nie wiedziałem coś takiego, to nawet nie może go człowiek liczyć jako środkowego, bo to jest swój, ma swoją kategorię i po prostu z tą on walczy i to jest Czyli kategoria A, tak, czyli nie klasa A, klasa AAA, tak? nie, to Sportowa. jest raczej, trudno się to wytłumaczyć, nie? To jest naprawdę bardzo dobry gość i bardzo dobry zawodnik. I Daniela Plińskiego miałem szansę 2 lata w Olsztynie i też dla mnie to było naprawdę tak doświadczony zawodnik i tak kompleksny zawodnik w życiu nie widziałem, który bardzo dobrze czytał gry i rozgrywacze przeciwników i wiedział naprawdę, czasami schował ręce i zawodnik chciał wybijać blok i atakował tam, nie wiem, kilka metrów w aucie. Takie po prostu rzeczy i bardzo, to są dalsze kolejne rzeczy, na które bardzo wspominam z Olsztyna. Miałeś też okazję być w jednym zespole z Mateuszem Porębą. To jest trochę jakby inny zawodnik w porównaniu z tymi, o których mówiliśmy, ale wydaje się być bardzo utalentowany. Myślisz, że może zrobić taką dużą karierę? Tak, Mateusz jest bardzo talentowany fizyczny zawodnik i wiem, że on w zeszły sezon grał w Tomaszowie Mazowieckim. I tam trochę nie miał szczęścia, bo tam zrobił sobie kontuzję pleców. I w tym sezonie wiem, że dobrze gra i że dobrze walczy. Mateuszowi życzę bardzo, bardzo dużo sukcesów i mam nadzieję, że może kiedyś się spotkamy i może nawet naprzeciwko sobie będziemy mieć możliwość rywalizować. Jeśli pozwolisz, Piotrek, zanim kolejne pytanie, krótki przerywnik, bo dostałem prywatną wiadomość z pytaniem, czy pozdrowię pana Janka od Pawła i Tomka z Dadleza. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem nazwę miejscowości. No to kazali cię pozdrowić. To jest ulica, gdzie mieszkam, to chodzi o moich sąsiadów, też pozdrawiam chłopaki. Tak, okej. Okay. Nie wiedziałem właśnie, co to jest to Dadleza, więc dobrze, to jest ulica, że nikt nas nie wkręca. Gdzie mieszkałem trzeci i czwarty sezon. No właśnie, więc tak będziemy jeszcze te pytania z czatu podsyłać. Jak chcecie też, nie wiem, jak widzicie, nawet jak chcecie Janka pozdrowić, to też pozdrowimy na antenie. Właśnie, ja tak wspominałem też na pewnym etapie, że był taki moment, w którym ty chyba rozegrałeś, jeżeli dobrze pamiętam, nie wiem, 113 oficjalnych tak, meczów właśnie, pod rząd tak, zagrałeś. 113 oficjalnych meczów pod rząd. No to jaka jest tajemnica, że tak powiem, braku kontuzji Jana Hadrawy, czy na przykład, nie wiem, bo wiem, że twój tata też był sportowcem, prawda? Jeżeli, do, tak, tak. jeżeli, Też dobrze, grosze, jeżeli też dobrze pamiętam, to czy on też miał coś, nie wiem, w genach, co powodowało, że cierpiał na urazy, czy właśnie, co jest tajemnicą? Co jest tajemnicą tego zdrowia? No nie wiem, ja na przykład bardzo pilnuję tego, żeby po prostu siłownie robić, by bardzo jakby, jak to powiedzieć, być do swojego ciała i do siebie taki szarzy, nie, po prostu to, co mi każą, żeby zrobić, to zrobię, nie ukrywam tego, że po prostu, nie wiem, tam na przysiadzie dostaję rozpisane coś tam, to zrobię o jedną serię mniej, czy coś takiego. Tak po prostu mnie nie funkcjonuje i ja zawsze byłem zawodnikiem, który bardzo lubił pracować w siłowni i ciężko pracować w siłowni i może przez to Miałem szczęście, że tam 3,5 lata byłem bez kontuzji. Tak, bez kontuzji, bez tego jakieś ważne kontuzje. Tam raz skręciłem kostkę, 2 razy na treningach, ale zawsze drugi dzień już byłem gotowy, żeby trenować i mnie jakby nie zabrakło nawet na treningu. Paweł Ciesiun, Paweł Ciesiun pomagał być dobrze przygotowanym zawsze? Tak, zawsze. Byłem dobrze przygotowany jak do fizycznej, też
Myślę, że odpoczywam i starałem się być bardzo odpoczęty i może nawet tego mogłem wyużywać więcej jakby masaże i takie rzeczy, bo nie jestem tak zawodnikiem, który bardzo lubi sobie iść na masaż i 40 minut tam leżeć i nie chcę masurować od masera czy fizjoterapeuta, czy to nie jest mój przypadek. Ja już jak już idę do fizja, to już mnie coś musi boleć, albo muszę być bardzo zmęczony. Także może to jest czasami mój błąd, może nawet nie wiem. Ale jak mówiłem, bardzo, bardzo pilnuję tego, aby się starał o siebie i właśnie wiem, że ciało zawodnika jest jakby jego, jak to powiedzieć, No, narzędziem, tak? Pracy. Narzędziem, dokładnie, narzędziem, no. No to a propos tej sytuacji właśnie jakiejś współpracy z fizjoterapeutami czy jakimiś zabiegami odnowy, to trochę pół żartem, ale czytałem o tobie taki wywiad w czeskiej prasie, gdzie mówiłeś coś takiego, że macie w szatni jakąś taką jakby beczkę z wodą zimną na 5 Tak, tak, stopni i ponoć wzbudziłeś zadziwienie, bo wszyscy tam zwykle tylko nogi moczą, a ty podobno cały wszedłeś. No wiem, że w Olsztynie mieliśmy podobną, bardzo podobną, tylko wiem, że czasami Paweł się umarł, bo tam kolega, z którym pracował, zawsze przygotowali, nie zawsze, ale po tam jakichś treningach przygotowali zimną wodę i chłopaki z Polski tam trzymali długo i właśnie całe ciało. I tutaj, teraz już jest inaczej, trochę się zamieniło, ale na początku sezonu chłopaki właśnie tam chodziły tylko właśnie po pas i ja tam byłem po pierwsze właśnie po głowę, nie? I tam kilka, nie wiem, tam kilka minut trzymałem i oni zdziwieni z tego były. No właśnie. Morsowałeś. No, właśnie w Polsce wszyscy teraz morsują. Nie wiem, czy w Czechach też wszyscy morsują. Też, ale widziałem teraz chłopaki i nawet coś ty na Syndic Polo norsują. Jak Wojtek, tak widziałem Roberta Andringes z Shotem i jeszcze kto tam był? Teriomenko na jednym zdjęciu. No to no tak, no ale wiesz, no tutaj też komentarz i też mi to przeszło przez myśl, że Oskar pisze, że wiesz, na Urani wystarczy drzwi otworzyć i masz, wiesz, prawie jak taką beczkę. Tak, ale to jest właśnie sila Urani. No to tak, no to ja się też śmiałem, że teraz też przy tych temperaturach na pewno nie grało jak się mówiłem, tam. Jak mówiłem, w pierwszym, poza właśnie przed tą relacją mówiliśmy na ten temat, mówiłem, że ja zacząłem właśnie w Olsztynie tylko jedną zimę, to pierwszy sezon, kiedy było minus 32, minus 35 stopni. Nawet musiałem w samochodzie autobaterii zamieniać, bo nie odpalało. I tylko w tym okresie nie trenowaliśmy na Urani, bo tam to było 10 dni. Mieliśmy szczęście, że nie graliśmy w domu, tylko na wyjeździe, czyli trenowaliśmy na kortowie, na sali uniwersyteckiej, czyli przez to mieliśmy szczęście, bo mnie tam, okej, okay, tam jest trochę cieplej od Urani, umówmy się. I też mówiłem, jak będzie ten remont Urani się robić, że trochę ta Urani straci z tego specyficzne, co ma. I może tego będzie brakować, może, nie wiem, czy co chodzi do siatkówki, ale też co chodzi też jakby do takiej jakby dla ludzi, że to miał taki swój jakby magic Urania, że tak, po ale prostu taki jakby. ja się cieszę, że zostaje. To jest dla mnie najważniejsze. Że będzie nowa, to ale to jest to samo miejsce i kopuła zostanie taka sama, więc mam nadzieję, że będzie charakterystyczny obiekt, który też no, będzie musiał swoją historię pisać, prawda? Bo hala napisała historie mistrzowskie też. Kolejne pytanie tutaj też z czatu i też mi się nasunęło. Wspominałeś też o trenerach, że w zasadzie każdy trener, z którym się spotkałeś w Olsztynie, był trenerem, którego wspominasz dobrze. Miałeś okazję pracować no, z trenerami ze ścisłego też topu, co by nie mówić, tak? Andrea Gardini, Roberto Santilli, Mieszko Gogol. Tak, Mieszko Gogol i Paolo Montagnani. Ten, no i też Daniel Castellani. Tak, właśnie jeszcze załapałeś się tak na końcówkę Daniela Castellaniego, który tam właśnie zastąpił Paolo Montagnaniego.
No i też pytanie od Wojtka Żalińskiego i to też pytanie, które też trochę czat mi podpowiedział. Chcesz, ja myślę, wchodzisz, do wchodzisz w porównanie? Napisze, co to ma być? Wchodzisz w to porównanie? Paolo Montagnani versus Fefe De Giorgi? Kto jest lepszym trenerem i z kim pracuje ci, albo z kim pracuje ci się lepiej? Może tak, z kim pracuje ci się lepiej? Ja szczerze, ja nie mam problemu jak z Paulem, nie mam problemu z Fefem De Giorgi i nie ukrywam to, że każdego trenera, co miałem, co chodziło do Włocha, zawsze miał coś tak jakby trochę specyficznego i jakby oddał każdemu zawodnikowi w drużynie coś, aby był lepszy zawodnik. I miał też swoje minusy, każdy z tych chłopaków i każdy z trenerów, każda osoba ma swoje minusy, ale no nie wiem, no po prostu czasami zawodników to denerwuje, ale po tym okresie, po tym sezonie zawsze sobie mówimy, ale on myślał to i może my zrobiliśmy coś inaczej, coś mogliśmy inaczej zrobić i tak dalej, i tak dalej. I zawsze chodzi o to, że zawodnik i trener są razem i zawsze obydwóm by miał zależeć na tym, żeby były dobre wyniki. I no nie wiem, pytanie Wojtka, nie mam odpowiedzi na to i może po tym sezonie odpowiem tak albo tak, ale na razie nawet nie chcę na to tak jakby odpowiadać, bo to jest tak trochę, jakby powiedzieć, kontrowersyjny temat trochę. No tak. Jest jeszcze w takim razie drugie pytanie od Wojtka. Juan Torena, Leal czy Żaliński? Oczywiście Żaliński. No, wyjaśniam. Kropka. Tu nie było kontrowersji. Co chodzi do kolegi i do pici piwa, to Żaliński. A kto więcej na klatę bierze? Na siłowni. Na klatę? Trudno się to tam porównywać, bo my jesteśmy jakby na dwie grupy i nie mam szans zobaczyć wszystko, co tam ktoś robi w tej pierwszej grupie. I nawet nie wszyscy tam trochę jakby cisną na wagę, tam cisną, raczej się cisną jakby na takie, czasami nawet na prewencję, bo dużo gramy i naprawdę trudno bych, może się zapytać i później bych wiedział odpowiedź, ale naprawdę nie wiem kto najwięcej. Może Leal, może Simon, może nawet ja, może tam kilka z chłopaków, może Kamil Rychlicki, nie wiem tam kto jeszcze dalej, może dużo pociągnąć na klatę. No to może to jest taka, właśnie Filip, czy to jest taka klamra, którą przejdziemy do czasów włoskich, czy jeszcze masz jakieś pytania co do tego okresu olsztyńskiego? Jeszcze jedno pytanie, pół żartem mi się przypomniało, bo mówiłeś, że przy mrozach miałeś problem z akumulatorem w samochodzie. To ktoś naprawdę nas zapytał, gdzie serwisowałeś Skodę? Gdzie serwisowałem Skodę? W Olsztynie, w Polbis Auto. Teraz robię reklamę tutaj, ale nie miał innego wyboru, bo w Olsztynie jest tylko był w tym okresie tylko jedyny serwis, gdzie mogłem, autoryzowany serwis, gdzie mogłem robić serwis jakby z gwarancją. No właśnie. Okej, więc jeżeli jeszcze jakieś... I potrzebowałem szybko samochód, to bo nie miałem w tym okresie jeszcze samochód w kontrakcie, to potrzebowałem już na drugi dzień samochód na trening, czyli nie było tak jak powiedzmy się wyborów. No to Piotrek, okej, zamknijmy teraz tą klamrą właśnie tak, temat twojej gry w Polsce. Tak, ja mam właśnie pytanie, bo właśnie zaczęło się trochę o siłowni, natomiast to, co myślę, że interesuje też wielu słuchaczy, mnie też oczywiście, nie będę tego ukrywał, to jest to, czy widać jakąś znaczącą różnicę organizacyjną pomiędzy, no powiedzmy, czwartą, piątą drużyną ligi w czasach, w których byłeś, czyli Indykpolem, AZS-em Olsztyn. Nie mówię tutaj o hali, mówię tutaj o przygotowaniu fizycznym, mówię o profesjonalizmie i tak dalej. Czy widzisz jakąś, nie wiem, przepaść? Bo Lube to jest marka, tak? Jakby co by nie mówić, to jest drużyna, no, która aspiracje ma ogromne, budżet ma ogromny. Czy widać różnicę, czy nie?
Oczywiście sam odpowiedziałeś na to pytanie. Jest na przykład różnica w tym sztabu. My jak jedziemy na mecz, to jedziemy z autobusem, autokarem, który jest pełny. W przodu siedzi sztab. I jak usiadamy u stołu, to jest więcej ludzi u stołu sztabu niż 14 zawodników u drugiego stołu. Czyli około tam liczyliśmy na pucharze, gdy były 3 czy tam 22 osób w sztabu, w szkoleniowcu. Czym no to tak, no to jeżeli tak można wyliczyć, tak, no jest scout, tak, ten to Dwa. Dwóch Dwóch scoutów, scoutów. tak, okej, czyli jest Dwóch scoutów, pierwszy trener, drugi trener, później są dwa kolejni trenerzy, a trenerzy przygotowania. Może za chwilę wyłączę sobie słuchawkę, bo mam słabą baterię, to mam nadzieję, że... Okej. No poczekamy, przez pierwsze 10 minut nagrania nie było was w ogóle słychać i próbowali się domyślać po ruchu warg, co mówisz, więc wiesz, może już się w tym sprawili nasi słuchacze, więc... Dwóch trenerów przygotowania, mówię, dwóch fizjo, dwóch doktorów, trenera od żywności, jego asystentka, później manager sportowy, prezydent, wiceprezydent i kto tam jeszcze był, sekretarzka, ta przyjechała właśnie, czasami oni przyjeżdżali też samochodem, nie, bo nie wszyscy jeździmy razem i oni przyjeżdżali właśnie na mecz na drugi dzień. No i jeszcze PR, dziewczyna od PR, która nagrywa wideo i na social media życie wkłada. No i jeszcze mamy później ktoś robi jakby rozmowy z tym, z nowinarzami i to, że to jest jakby też nie PR, ale to jest jakby podłączenie między jakby news. No, czyli bardzo dużo. Odliczyliśmy to z chłopakami, właśnie śmialiśmy się temu i 21 osób wychodziło. Okej, okay, no to w Olsztynie na pewno mniej. Tam ta kadra była węższa, tak? Profesjonalna na pewno, tak, ale węższa. Okej, okay, no ale no jak mówiłem, no to lubię też markę też co do budżetu. To jest budżet ogromny, jak mówiłeś. No tutaj w drugiej stronie w tym regionie nie ma innej jakby innego sportu kolektywnego w ekstraklasie, nawet w pierwszej klasie, a w trzeciej jakby w trzeciej najwyższej, jak co chodzi do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, tam piłki ręcznej, nie wiem tam jeszcze co jeszcze za inne sporty. Tutaj nie ma jakby innego jakby tytularnego sportu, czy jest tutaj piłka nożna, ta jest w drugiej albo w trzeciej klasie, czyli czwartej najwyższej jakby lizy. Także czyli tam nie ma innego sportu i nawet jakby w Maceracie też nie było innego sportu. A jak masz czasem okazję przejść ulicami, czujesz, że jesteś rozpoznawalny w Civitanowie właśnie? Tam kilka razy udało się mi to, że mnie zdrowił i nawet we sklepie, ale naprawdę kilka razy. To wiem, że w Olsztynie częściej udało się mi to. Chodzi może o to, że nie gram tak dużo jak w Olsztynie, może nie jestem widzieć. Tak samo jak w Olsztynie, także może przez to, ale też chodzi o to, że nie ma publiczności i nie wiem, czy każdy sobie śledzi, jak człowiek nie gra, to nie ma tyle szansy jakby się pojawić i być rozpoznawany. A właśnie, bo tak, dobra, kolejne połączenie wątków. Civitanowa jest, bo ty mieszkasz w Civitanowie, masz mieszkanie w... okej. Okay. Tak, wszyscy mieszkamy w Civitanowie. Okej, i to jest miejscowość, no jednak trochę, znaczy trochę, no dość znacząco mniejsza od Olsztyna, tak? To gdzie lepiej się może czy ukryć, czy lepiej czułeś się w Olsztynie, czy lepiej czujesz się w Civitanowie? Wiem, że to jest takie porównywanie, bo możesz się i tu dobrze czuć, no ale pytanie, czy jest coś, co przechyla szale? Na pewno się czuję tu i tu dobrze, ale co chodzi o do temperatury, to lepiej w Civitanowie. No to bez wątpienia. Tutaj dzisiaj, jak mówiłem, 16 stopni, fajnie było i ostatnie dni jest to tak podobno. Nawet kiedy byliśmy, to taka ciekawa rzecz, graliśmy we Vibo 2 tygodnie temu, tam było 22 stopni, jak przyjechaliśmy.
Okej, no tak, no to Czyli trochę. trochę fajnie. Ale co chodzi do jakby no, jak mówiłem, zawsze bardzo, bardzo dobrze wspominam na Olsztyn i teraz jak mówiłem też kibice chłopaków na ten ostatni mecz z Katowicami, żeby awansowali do siódemki, do playoffa i mam takie marzenie, że się to uda i z drugiej strony też jak kibice Katowicami, bo tam gra mój kolega Adrian Buchowski, temu też kibicuję, mam takie troszkę jestem jakby tam i tam, Jeszcze Miłosz ale zniszczył w Katowicach, z którym grałeś jestem chyba w tam, Olsztynie. jeszcze Miłosz tam jest. Czyli naprawdę to jest dla mnie łatwa sytuacja, trochę żałuję nad tym, że oba dwa zespoły będą, jeden ze zespołów będzie z playoffa eliminowany w tym pojedynku. Niestety taki jest sport, taka jest siatkówka. Myślę, że dla wszystkich nawet żywot idzie dalej i myślę, że nic z tego nie staje. Każdy po prostu po tym sezonie będzie analizować coś tam i może nawet przez to nie jest tak, żeby nie awansowali do tego. Ale wrócimy do tematu. Zawsze bardzo wspominam dobrze na Olsztyn i na ludzi, których jak spotykałem, to poznawały mnie, zdrowiły mnie właśnie, że kibicują, że trzymają sztuki. Tego miałem szansę w Olsztynie bardzo często zobaczyć i z tego jakby mi brakuje w tym jakby to było dla mnie dla Olsztynie lepsze. A Oczywiście, ale wiesz, z jak kim w playoff? mówiłem, to jest różnica. Wiesz, z kim w playoffach się Grani zmierzy AZS, jeśli awansuje? ze Zaksą. No oczywiście. A, i kolejna sprawa. Wiesz, że jeszcze nie wygrałeś nigdy z Zaksą? Wiem, Wiesz, wiem, tak? Czyli co, wiem. Mam nadzieję. liczysz na przełamanie, tak? Tak, na pewno, na pewno. Także mam nadzieję, że w środę się uda tego przełamać i nie chcę tego mówić głośno, żeby powiedzieli, no Janku, ty musisz zostać w domu, bo ty przynosisz trochę pecha do nas. No tak, czyli Żeby nie się zapeszasz, zaksął. nie zapeszasz, jak to właśnie się też mówi. Nie, mam nadzieję, że uda się nam ten pojedynek odbudować to przegrane i po prostu wygrać i żebyśmy pojechali do Polski z wygranym meczem, no bo zawsze też nie jest trudno grać na wyjeździe i zobaczymy. Grasz w zespole z, można śmiało powiedzieć, no jednymi z najlepszych, może najlepszymi siatkarzami świata. To kwestia dyskusyjna, tak, ale na pewno jednymi z najlepszych. Tak. I bardzo często pojawia się czy takie myślenie w Polsce o tym, że Liga Włoska jest znacząco mocniejsza od Plus Ligi, jeżeli chodzi właśnie o trudność tego wyzwania, o skalę wyzwania. To jak ty się na to zapatrujesz, tak? Nie miałeś aż tak wielu okazji pracować na boisku. Treningi przeciwko Juan Torrenie czy Simonowi mogą nie być do końca miarodajne, ale nawet z obserwacji, jak oceniasz poziom? Czy ten poziom jest porównywalny, czy jednak są takie rzeczy, które sprawiają, że Liga Włoska według ciebie jest lepsza? Na pewno na papierze jest Liga Włoska lepsza, ale myślę, że najlepsze polskie drużyny potrafią dobrze rywalizować nawet z najlepszymi drużynami we Włoszech. Oczywiście co do wygrania tam przez ostatnie tam lata Lube, Perugia, może Trento tam jakby trochę dominują nad tą siatkówką, bo okresie dominowała Kazan, teraz trochę możemy wraca ten jakby włoska siatkówka do góry. Jakby zawsze było tam przez nami 5-6 lat, kiedy co rok Champions League wygrywała Kazan i wcześniej było Trento, było taki najlepszy zespół, że wygrywał wszystko. Czyli teraz zawsze wraca, że to jest Lube, może Perugia, może w tym sezonie też bardzo mocna drużyna we Włoszech jest Trento i oczywiście Modena też nie jest słaba drużyna i jest to tak, że na przykład teraz niestety Modena nie udało się do piątego miejsca, czyli jak teraz wygrał drugi mecz padową, to my gramy ćwierćfinał z Modeną. Później jeżeli wygramy to i Trento wygra, to gramy semifinał naprzeciwko Trento. Znaczy Modena z Ravenną gra, zdaje się.
To teraz jeszcze tak, no. Z Ravenną. Piacenza gra z Padową, Spadło. przepraszam. Też w kontekście To o fajnie, że... dyskusji, też w kontekście dyskusji o rywalizacji w lidze włoskiej często się podkreśla, jak ważne jest to, żeby wygrać fazę zasadniczą, dlatego że później w ewentualnym finale gra się więcej u siebie, a historia trochę pokazuje, że grając u siebie we Włoszech na tym najwyższym poziomie jest teoretycznie trochę łatwiej o wygraną. To tak się u was właśnie dyskutowało, że szkoda, że nie zajęliście tego pierwszego miejsca? Z pierwszej strony tak, na pewno aby się po prostu do playoffów wychodziły z pierwszego miejsca, było tam bardzo ciśnienie, ale niestety nie mieliśmy takich równych wyników. Tam traciliśmy tam kilka punktów, ważnych punktów w takich nie jest łatwych meczach, ale w takich jakby z przeciwnikami. Teraz wyłączyły się słuchawki. Okej, okay, ale słyszycie słychać mnie? Się, tak, słychać się, tak. Był taki moment jeden zacięcia, ale tak, jest tak, okay. Wyłączyły się słuchawki. No, jakby coś to powiesz ty. No, okay. Traciliśmy tam punkty tam z kilka drużynami i często nam to zabrakło. Z drugiej strony my wygraliśmy w Perugii z Perugią i ona wygrała z nami w domu ostatni mecz. Przedostatni mecz fazy zasadniczej. Czyli też pokazuje to, że nie jest to zawsze, nawet teraz w tej sytuacji, że nie ma kibiców, to pokazuje, że to nie jest może w tym sezonie ten przypadek, że jakby grać w domu może decydować. No i ja mam nadzieję, że do tego okresu, kiedy będziemy rywalizować z Perugią, lebo to może być tylko w walce o trzecim mieście, lebo o ósme, jakby obydwie drużyny po prostu w pierwszym meczu czwartfinału przegrały, albo w finalu po prostu. My nie możemy się spotykać wcześniej niż w tych przypadkach z Perugią. Mam nadzieję, że pokażemy na przykład, że z Perugią możemy wygrać u nich i że to nie jest ten przypadek, że jakby ten, kto chodzi do fazy, do playoffa z pierwszego miejsca, zawsze miał jakby trochę więcej szans do wygrania. Masz poczucie, że zagrywka we Włoszech jest agresywniejsza, jest szybsza, jest bardziej ryzykowna? To też jest taka teza, która często pojawia się w mediach i na ciekaw, pewno, ciekaw jestem twojego zdania. Na pewno jest tutaj dużo, kilka zawodników, które zagrywały bardzo mocno i może nawet nie miał szans coś takiego zobaczyć taką prędkość w plus lidze. Czyli na pewno tutaj, co chodzi o do zagrywki, to czasami muszę powiedzieć wow, no. Jak zagrywa Leon, Leal, Simon, mają Nimir, Abdelaziz, wszyscy mają bardzo mocne zagrywki i właśnie czasami to może w końcówkach albo w meczach robić różnicę. Okej, okay. No właśnie, no bo twój obraz ligi też jest trochę zaburzony przez poziom treningów. Czy treningi też masz takie poczucie, że są na kosmicznym poziomie? Pracujesz w drugiej szóstce? Na kosmicznym poziomie bych nie mówił. Też czasami są okresy, kiedy poziom treningów nie jest bardzo wysoki, ale że popełniają się błędy i też trener przez to jest, nie, że denerwuje, ale po prostu nie jest zadowolony z tego. Ale myślę, że to jest normalne, że to jest w każdej drużynie, nawet topowej. I właśnie jakby zawsze chodziło dobrze, to nawet trener tam nie musi bić od tego, że po prostu pojedziemy na mecz, zagramy dobrze, dobrze trenujemy i tyle. Myślę, że to jest normalna sprawa, nie? Że są czasami po prostu momenty i okresy, kiedy dobrze się trenuje i z tego właśnie muszą jakby zawodnicy jakby zyskać bardzo jakby pewności i też są momenty, kiedy się trochę gorzej trenuje i z tego momentu też zawodnicy muszą jakby w trudnych momentach, gdy na przykład nie ma dobrego treningu i jest w trudnej sytuacji, gdzie mu nie wpadają piłki, to też musi się odbudować i to jest też dla zawodnika, jakby dla pewności, dla jakby dla przyszłości bardzo dobre. A to jest
Jestem też ciekawy, jak oceniasz to, ile ty dostajesz szans gry na boisku? No na pewno nie chcę powiedzieć, że nie jestem zadowolony, ale jeszcze nie jest koniec sezonu, ale na pewno oczywiście chciałbym więcej szansy dostać do grania. Zobaczymy, jak całkowicie będziemy grać, bo pierwszej rzadzie chcę, abyśmy wygrywali, to jest dla mnie i dla drużyny najważniejsze. I oczywiście z drugiej strony jest każdy mecz i każdy set, gdy wchodzę, ok, oczywiście na blok tylko, czasami jak kilka razy była podwójna zmiana, kilka razy zamieniałem atakującego Kamila Rychlickiego i no po prostu ta szansa jest i jestem cierpliwy i po prostu będzie czekać dalej i jak nie, ok, nic się nie dzieje, jak będziemy wygrywać, będzie ok, jak po tym sezonie na przykład skończymy, jak powiedziałeś, jeszcze dwie trofeje brakuje, jak obydwie wygramy, to będzie z tego zadowolony i myślę, że dla mego jakby dla mojej przyszłości i po prostu jak będzie wspominał, to zawsze będzie na to bardzo dobrze wspominać, nawet jak nie grałem dużo, ale na razie, jak mówiłem, jestem skoncentrowany na tym mecze, co będą i mam nadzieję, że wygramy i w tym myślę, że jestem trochę szczerze sam, myślę, oceniam sobie w tym profesjonalnie, że nie jest to tak, żeby nikomu na przykład tam coś złego, bo życie no, tak nie jest. Myślę, że dla wszystkich nas jest to bardzo ważne, aby się udało jak najlepiej ten sezon zakończyć. Czujesz się lepszym graczem po tym już no, prawie całym sezonie pobytu w Italii? No nie wiem, naprawdę nie wiem, czy lepszym graczem. Wiem, że trudno się to ocenia, ale bo jak powiedziałem, nie miałem tej możliwości do rywalizacji, do grania. Czyli zobaczymy po tym sezonie na kadrze albo w przyszłym sezonie. Ale na pewno mi to dało coś do siły mentalnej, jak zobaczyć, jak się gra w siatkówkę we Włoszech, jak się gra na najwyższym poziomie i mam nadzieję, że po prostu wykorzystam tego w następnych latach swojej kariery. Ja mam nadzieję, że jeszcze kilka lat będzie trwało. Pojawiło się na czacie pytanie, czy z Kamilem Rychlickim po polsku rozmawiacie? Tak, rozmawiamy po polsku, bo rodzice mówią po polsku, on mówi po polsku i to jest dla mnie fajne, że mam możliwość dalej rozmawiać po polsku. Dalej jest dla mnie szczęście, że Jiří Kovaša mówi po czesku, czy z nim rozmawiam też po czesku, także taka jakby dla mnie to było w tym trochę łatwiejsze, że czasami jak nie rozumiem niektórym słowom po włosku, to oni dwa mi muszą w tym pomóc i też z Marko Falaski czas jestem na pokoju w hotelu, to generalnie rozmawiamy po angielsku, bo dla mnie to jest łatwiejsze i on bardzo dobrze mówi po angielsku, ale w sumie jak rozmawiał na przykład trener albo prezes albo chłopaki po włosku, to ja może 80-90% już rozumiem, nawet jestem w stanie odpowiadać, nawet nie, bo szczerze powiedziałem, nie miałem żadną lekcję i z tego złapałem, bo bardzo szybko, bo miałem szczęście w tym, że rozmawiam po francusku, trochę po hiszpańsku i to jest bardzo, bardzo dużo jakby słów i fraz jest podobnych, czyli w tym miałem trochę szczęście, że miałem jakby początek do tego miałem łatwiejszy. Dla mnie w ogóle to jest jakiś fenomen, jak ty potrafisz mówić w różnych językach i już w listopadzie widziałem takie nagranie na kanale klubu, gdzie ty opowiadałeś coś o klockach Lego. To jest jakaś taka twoja pasja, można powiedzieć, pozabójskowa? Tak, bardzo lubię klocki Lego i w domu w Czechach mam tam około 300 setów trochę. Przeliczyłem tego, ale 250 sekund, że mam, że bardzo lubię klocki, jest to moja pasja od, nie wiem, tam od 5 lat, może nawet mniej, tam
nawet kłopo, nie wiem, rozpisane na tym pakowaniu, że to jest ojciec Lel, ja już wcześniej się nie bawiłem. I tak samo mój syn, który ma 3,5 lata, bawi się klockami normalnie zwykłymi i zawsze bałyśmy się na początku, żeby na przykład nie zjeść te klocki, ale on w ogóle nie był z tym problem i on nawet jak mu pomaga, na przykład burzą, jak mu otwieram coś, to on już jest zdenerwowany, że tego mam po prostu nie chać, że to nie ma, że się to nie ma robić. Trochę w tym szczęście może tak samo miałem, ja nie wiem, nie pamiętam. Okay, także zestawy jakieś tematyczne, na przykład, nie wiem, wolisz pojazdy, samochody, czy na przykład, nie wiem, ja mam budynkiem, mam taką ulicę, że co rok wychadzę jeden model budynków, to ja mam właśnie wszystkie tam 16 modelów, to są właśnie modular building nazywają i to jest jak oni się podłączą i to jest co rok jest inny temat tego budynku. Znaczy kafeteria, hotel, później coś tam, to ja mam właśnie wszystkie te budynki dalej, mam lubię i syn też lubi Star Wars, on ma radę. Gwiazda śmierci? Jest? Czy nie, tego nie mamy, tego nie, to jest duży set, tego niestety nie mamy, ale mamy taki ten, nie wiem jak to powiedzieć, co cztery nogi ma, taki z tych starych klasyków. AT-AT, tak? AT-AT, dokładnie, AT-AT, dokładnie. Ale widziałem też twoje później zdjęcie, jak jakiś statek składasz, taki duży. Nie, to nie statek, to była łódź. Taka, łódź, tak, okej. Okay. Tak, taką dużą, to jest właśnie custom, sobie to sam nadizajnowałem. Zamówiłem sobie klocki na zwykłej stronie Lego. To jest możliwość, że sobie może wybierać podle właśnie kolorów, podle właśnie typów klocków i tam, nie wiem, tam trzeba to oczywiście, nie wiem, jeszcze przychodzą tygodnie, teraz trochę przez koronawirus dalej, ale sobie może człowiek zamówić na stronie internetowej tam kostki właśnie które w normalnych setach są po prostu w tych normalnych setach. No i to łódź mam właśnie w domu w Pradze i tam ma, nie wiem, tam przez metr na długość, szerokość tam około 20 cm i wysokość też tam około metra. Ale na mecze wyjazdowe nie zabierasz klocków? Nie. A żona cię nie gani, że tyle niestety to miejsca zajmuje w domu? Jeszcze raz? Żona nie ma pretensji, że to dużo miejsca zajmuje? Żona nie. Czasami oczywiście mówię, że spędzimy dużo czasu, że spędzimy aż dużo czasu z klockami, ale co chodzi do miejsca, to w Pradze mam większość tych setów mam zapakowanych jakby w takich pudelkach, że to jest rozestawione, ale po prostu jest to zapakowane tak, że się nie uszkodzi i nie ma, że jakby po prostu później jak na przykład sobie wyciągnąć i wystawię to, wiem, kilka tam sekund jest gotowe. Właśnie, bo już tak mniej więcej mieliśmy ustalone 1,5 godziny, trochę problemów technicznych, więc też, drodzy słuchacze, jak coś, to pytania do Janka jeszcze cały czas zadawajcie, postaramy się wyłuskać. Jeśli coś was wyjątkowo interesuje, jeśli chodzi właśnie czy o pobyt Janka, czy na przykład o, nie wiem, o kolegów z drużyny. I tak właśnie myślę, że wszyscy są bardzo zaciekawieni tego, jakimi ludźmi są Osmany Juan Torrena, jakimi ludźmi są Joandry Leal, jakimi ludźmi są Robert Landy Simon, tak? No bo gwiazdy, tak? Czy gwiazdy i trochę są gwiazdorscy, czy są w porządku normalnymi ludźmi do rany przyłóż? Ja zauważam, że to są w porządku ludzie i po prostu może tak występują, że to są gwiazdy i właśnie dużo ludzi mi tak mówią, że tam jest Leal, tam jest Hontorena, on się zachowuje jak gwiazdy. Może nie chcę powiedzieć, że tak myślałem, ale po prostu byłem też ciekawy, jak to będzie wyglądać, jak mnie będą akceptować i naprawdę jestem zadowolony z tego, że to nie jest ten przypadek, że oni tak występują, oni tak się zachowują na boisku, ale nie do swoich kolegów zawodników, na pewno nie.
Widać po osmanym Juan Torrenie jakikolwiek upływ czasu, czy jest fizycznie nienaganny? Jest fizycznie nagany. Naprawdę to jest legenda taka z siatkówki, że naprawdę on już ma, nie wiem, 35 lat i dalej potrafi grać na tym wysokim poziomie. I wygrał wszystko. To pytałeś się go, skąd znajduje motywację, czy żeby Nie cały czas pytałem, być. ale wiem, że mu tylko brakuje, nie wiem, czy jak to jest Mistrzostwo Świata, nie wiem, czy wygrali z Włochami, ale myślę, że z każdego jakby turnieju on ma medal. Z Tak, Igrisek z mamy są igrzysk ma. srebro, z Brazylii, z Mistrzostwa Europy, z Mistrzostwa Świata tam myślę też medale ma Puchary świata, i siatko. z włoskiej ligi tam kilka medalów. Tak, Sześć. Ligi Mistrzów też wygrany, Nawet. tak? Oczywiście Ligę Mistrzów też wygrywał z Trentem, z Lube i klubowe Mistrzostwo Świata, Puchar, czy naprawdę co do sukcesów tam myślę, że najwięcej utytułowany jest też były zawodnik Lube Resende. Ten ma złoto myślę, że z każdego turnieju. Chłopaki o tym właśnie gadały, że on Nie, ma to złoto z sam Igrisek, to kiedyś sprawdzałem, to prawda, tak, rzeczywiście. on ma z Mistrzostwa Świata, Mistrzostwo Amerykańskie, okej, to nie wiem, nie chcę tu oceniać poziom Mistrzostwa Europy, Mistrzostwo tam Panamerykańskie, ale oczywiście tam kontynentalne mistrzostwo on ma też złoto, World Cup ma złoto, później Klubowe Mistrzostwo Świata, Champions League, Włoska Liga, Włoski Puchar, Włoski Super Puchar, czyli naprawdę wszystko. Nie Ale można w Pucharu Brazylii. Polski nie ma. No właśnie. I Mistrzostwa Polski też nie ma, więc. Tak. Piotrek, jakieś pytanie masz jeszcze? Bo jak nie, to ja się wtrącę z kolei z tematem. Nie, no możesz, Bo myślę tak. No jeszcze też. na czacie jeszcze takie pytanie, już to trochę poruszyliśmy, ale Oskar trochę mówi, że chciałby wbić ten kij w mrowisko, trochę pomieszać. Nie, wiadomo, że trudno jest odpowiedzieć na takie pytanie na transmisji na żywo. Jeśli nie możesz odpowiedzieć, to mrugnij 3 razy. Czy nie uważasz, że zasłużyłeś od Fefe na trochę więcej szans w lidze? Jeszcze raz? Teraz Czy słyszałem. nie uważasz, że zasłużyłeś na więcej szans na grę w lidze od Fefe de Giorgiego? Jak nie możesz odpowiedzieć, to mrugnij 3 razy. No ja oczywiście, że myślę, że tak, bo jakby powiedział, że nie, to też źle jest. Myślę, że zawsze dobrze trenuję i zawsze się staram, żeby jakby być dobrym chłopakiem do drużyny, dobrym zawodnikiem, dobrze trenować i pomagać drużynie. Czy oczywiście, że myślę, że mogłem więcej grać, ale jak powiedziałem, jeszcze nie jest koniec sezonu i zawsze będzie się starać o to, abyśmy dobrze grali i dobrze się ten sezon zakończył. No to teraz Filip, masz swój ten moment. Nie chcę tu bardzo tego tematu rozwlekać, może będzie o tym okazja dłużej pogadać, ale chociażby wspominałeś o tych Bruno czy Juan Torrenie, że mają medale Igrzysk Olimpijskich, a ty kiedyś wspomniałeś, że jednym z twoich marzeń jest właśnie występ na Igrzyskach. I stąd ta siatkówka plażowa właśnie w twojej karierze, to jeden z takich powodów, że Pamiętam, zacząłeś grać na szczerze plaży? myślę, że jestem zawodnikiem Republiki Czeskiej, to co do siatkówki klasycznej, to jest bardzo mała szansa, żeby awansować na ten turniej w siatkówkę klasycznej. I co ja widzę, albo co ja myślę, to w siatkówce plażowej, którą też gram i grałem na, myślę, że okej poziomie, myślę, że jest daleko większa szansa, żeby zagrać. Oczywiście jest to trudne, bo jestem głównie zawodnikiem siatkówki i właśnie to jest ten problem, że czasami brakuje jakby punktów z turniejów, kiedy już się rozpoczynają albo rozpoczynały się okresy przygotowania, albo po prostu tam sezon się zakończył. Czyli to jest trochę jedyny tego minus, ale zobaczymy w przyszłości. No bo w Może 2015. na przykład nie jako zawodnik, ale może na przykład jako trener, zobaczymy. Albo inna tam funkcję. W Albo dwa... inny sport Tak, albo w innym tam sporcie jeszcze. gry online będzie usłyszałem też na
na e-gaming, tam będzie też na igrzyskach, słyszałem, to może w tym. A lubisz, Counter Strike coś takiego, a nie lubisz, wiem. A lubisz, lubisz pograć trochę? W sensie gracie w drużynie, czy... Chłopaki grają Warzone, okay. Ja nie bardzo. Ja raczej wolę na PlayStation gram tam kilka gier, ale są takie okresy, gdzie gram dużo i też okresy, kiedy przez kilka miesiąców w ogóle nie włączę PlayStation. Czyli to nie jest tak jakby mój główny jakby passion. Ale wiem, że chłopaki tam grają razem, grają online Warzone. Teraz jest taki okres, że przez od początku sezonu tam wszyscy, tam Simon gra, Decieko gra, Kamil gra, nie wiem, kto jeszcze z chłopaków grają ciekawe, Warzone. Ciekawe jak dobrze są w tym. Ciekawe, czy tak dobrze jak na to wojsku. Też mój brat gra, to raz mu powiedziałem, ty spróbuj sobie włączyć Simona i powiedz mi, jak dobrze gra. Ale oni oglądają też wideo, czyli to już znaczy, że chyba trochę grają. Że tam jak co robić, jakie sztuczki tam, czyli myślę, że to, że nie będą źli zawodnicy w tym. Okej, okay, czyli klocki Lego, gry trochę, filmy, seriale, wypełniasz czas. Trochę, trochę czasami. Popadło pytanie, ulubione trzy seriale. Masz swoje ulubione, czy? Tak, mam, oczywiście mam Friends, okay. Two and a Half Men, okay. Dwójku może i... Ashton Kutcher, tak? Dobrze pamiętam? Two and a half Proszę? Man. Ashton Kutcher, Two and a Half Men, tak? Nie. Charlie Sheen. A, Charlie Sheen. Charlie Sheen. Z Ashtonem Kutcherem bardzo się mi nie podobały te epizody. Ale też spoko. Dalej, co do serialów. Mam rad Walking Dead. Później Big Bang Theory oczywiście. Okay. Czyli sitcomy. Sitcomy lubisz, tak? Takie sitcomy, no raczej sitcomy, no. Okej. Okay. The Office może próbowałeś? Czy nie? Nie. Nawet widziałem tam jakąś jakby reklamę na to, ale nie widziałem nawet jedno epizody. Wiem, że chłopaki na Netflixie oglądają Casa del Papel, nie wiem, jak to, to powie po polsku. Dom z papieru. Dom z papieru. To chcę też zobaczyć, no bo mówią, że bardzo ciekawe to jest. No i tam kilka seriów. Lubię się mi bardzo na Netflixie zeszły sezon The Last Dance o okay, Jordanie. No, tak, Last Dance, genialny. No. Znalazłeś jakąś inspirację? Jest, trochę to jest jakby... The Last Dance jest trochę tam więcej gadania o Jordanie, że on trochę w tym później powiedziałem, rozmyślałem i też dużo ludzi o tym mówi, że tam jest on zawsze wygląda jako dobrze tam kończy. Tak. Zawodnicy, co z nim grali, tam po prostu trochę na to narzekały, słyszałem. Właśnie to zgadzam się. Gdyby mieli nagrać Last Dance o drużynie Lube tegorocznej, to kto byłby Jordanem? Jordanem, no oczywiście Osmani. Osmani, no właśnie, tak też myślałem. Dobra, no to może już tak finiszujemy i skoro tak zaczęliśmy od tego meczu z Zaxą, to i wrócimy do tego meczu z Zaxą. Czego, znaczy, bo to jest tak, trudno jest takie pytanie zadawać, no bo wiadomo, że wychodzicie na boisko i chcecie wygrać, więc tam mówienie tam o przewiduj wynik, to wiadomo, że przewidzisz taki wynik, że wygracie, tak? Ale zastanawiam się, obawiacie się jakiegoś konkretnego zawodnika Zaxy przed meczem? Śliwka, Semeniuk, Hanowski, Koniuszki? Oczywiście Nelkanej dla wszystkich to rozgrywać, nieważne się jakby w każdym, myślę, drużynie to jest taka jakby tytułowa jakby tytularny zawodnik, który bardzo robi różnicę w każdej drużynie, taki specyficzny oczywiście post. I nawet jak chodzi o Zaxy, to jeden z najlepszych rozgrywaczy w naszym świecie, to na pewno mówimy o tym tematu. No i dalej o przyjmujących, atakujących środków. No wszyscy tam, nie jest to tak, żeby powiedział tylko to Newty, ale tam w chwilę mówimy o przyjmujących, Olek Śliwka, Semeniuk. O środkowych właśnie, co tam są, to Kochanowski, Reino, Smith, też oni się, mówisz o tym, że się zamieniają, no i atakujący, Kaczmarek i Liberozatorski, czyli tam naprawdę
bardzo też sporo do... Każdy na tym poście, na każdym poście są dobrzy zawodnicy i na ten temat wiemy i rozmawialiśmy, ale jak mówię, nie przygotowaliśmy, nie robiliśmy jeszcze wideo i analizy tam taktycznej, ale jak mówię, kilka z nas, ja, trener i tam też kilka zawodników, znamy te zawodniki właśnie z akcji. I... No właśnie, no bo Fefe trenował Zatorskiego, trenował Toniuttiego. Kogo jeszcze trenował? Złapał się jeszcze z kimś z zespołu? Kojarzysz? Czy wspominał jeszcze? Chyba to będzie wszystko. Może ze Semeniukiem, ale Semeniuk był wtedy jeszcze młody, tak. I był jeszcze czwarty przyjmujący. Tak, bo wtedy on... Drugi sezon. Wiem, że on grał na początku przygotowania, bo nie było Deroa, nie było... Nie było... Kevina, tam Tilly. Tilly był kontuzjowany, albo nie wiem... Tam Buszek mógł być na kadrze jeszcze wtedy? Nie Buszek wiem. Był jeszcze na kadrze, no także tam wiem, że Semeniuk był czwarty, nie wiem, może piąty przyjmujący, ale... Tego może tam trochę zna, nie wiem, kojarzy. No i resztę to Kochanowski z tym grałem w Olsztynie. Później był w Bełchatowie. Też rywalizował se z Aksą, jak tam był w Fede Giorgi albo w Jastrzębie. To jest, no może nawet z kadry go zna. I może sporo chłopaków też Fede zna z kadry. Także... Okej. Okay. Ja się zorientowałem, że mi się obraz z kamery zepsuł, ale mam nadzieję, że mnie słychać cały czas. Słychać. No to okej, to może proponuję krótką zabawę. Kto awansuje z pary Kucine Lubę i z trzech pozostałych? Kucine Lubę Zachsa, Janek, twój typ na awans? No ja... Będzie odpowiadać, że Kucine Lubę. Okej. Okay. Czyli niech wygra lepszy tutaj w tej parze. Dyplomatycznie. Mam nadzieję, że tak będzie. W środę i w następną środę. Właśnie, będziesz miał okazję do Polski wrócić, tak? W końcu, tak? Zobaczymy. Po kilku miesiącach. Zobaczymy. No właśnie. Zobaczymy dobra, też możliwość. To na razie, jak mówiłem, jest dla mnie ważne zakończyć ten sezon dobrze. Oczywiście rozmowy będą w trakcie, ale. Znaczy tak mówiłem, że nawet na chwilę do Kędzierzyna przyjedziesz, wiesz, do Polski, więc podskoczysz do Czech, jak już będziesz w Kędzierzynie, czy od razu nie, wracacie? Nie ma szans, bo naprawdę ten okres jest bardzo trudny i jakby była może normalna sytuacja, to nawet wcześniej, jak były te 3 dni wolne, to bym pojechał do Czech, ale w tym okresie nikt samoloty nie przez Amsterdam, gdzie po prostu chcą... Test PCR nie starszy 3 dni, okej, to nie jest taki problem, i nie starszy taki ten szybki test 4 godziny, czyli to już jest trochę ryzykowne, tak, nie? Czasami że tam człowiek musi spędzić kilka czasu i po prostu nie złapać ten samolot, i nie jest to tak jak za normalnej sytuacji, że tam kilka samolotów na dzień, na dobę, nie? Dobra, to no teraz... i my też będziemy mieli trudno, bo mamy też transfer w Amsterdamie i lądujemy w Krakowie, bo Katowice są zamknięte, samo lotnisko. I mam nadzieję, że też pogoda będzie fajna, bo jak nie, to będziemy lądować we Warszawie i to już trochę no już dalej daleko, od daleko. No ale nie aż tak daleko jak z Olsztyna na szczęście z Warszawy, prawda? To zawsze to te 3 godziny bliżej, tak? No, drogi. Ale i tak to będzie ale i tak daleko. I tak ale daleko. Mam nadzieję, że wszystko w porządku i dolądujemy do Krakowa. Dobra, druga para, Filip, to co? Zenit, PGS Kra, co może, tak? Tak, PGS Kra, Zenit, Kazań. Kto awansuje twoim zdaniem? Ja myślę, że obie drużyny mają bardzo szansę, bo wiem, że co widziałem wyniki Zenitu tam przed kilka tygodniami, to tam przegrywali kilka meczów, czyli ta drużyna nie grała tak samo jak zeszły sezon jak sezony wcześniej, ale oczywiście trochę większy faworyt dla mnie jest Zenit, ale nie aż tak dużo, czy może nawet decydować o złoty set w tym pojedynku, ale stawiam, że raczej Zenit awansuje. Okej, okay, dobra, kolejna para. Trzecia para, Modena, Perugia. Oczywiście Perugia, bez dyskusji, ale też Modena potrafi dobrze grać, ale stawiam, że Modena ma większą szansę, czyli, przepraszam, Perugia ma większą szansę, czyli Perugia.
Okej, okay. I ostatnia para, Berlin Recycling Volleys kontra Itas Trentino. Bardzo sobie mi podoba, jak gra Berlin. Widziałem tam kilka meczów. Ciekawa tak jakby drużyna, że bardzo cieszą się z siatkówki i bardzo jakby walczą, ale niestety Trento myślę, że też awansuje. Czyli będą, mam nadzieję, że trzy drużyny z Włoch. Okej, okay. No Trentino myślę, że zagrywką potrafi poustawiać sobie tak, rywali, tak. Tak, naprawdę akurat tam moc na zagrywce jest niebywała. No dobra, no to chyba co, chyba dotarliśmy do tej godziny 40, więc to chyba tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze nagranie. Bardzo Ci dziękujemy. Te problemy techniczne na początku, no mam nadzieję, że nie przeszkodziły naszym słuchaczom aż tak mocno. My je oczywiście wytniemy, żeby nie było potem śladu w internecie. A dzięki, że dołączyłeś, dzięki, że byłeś. Proszę bardzo, bardzo z tego cieszę, fajnie było pogadać. Właśnie, no i może do zobaczenia też no, na parkietach Plus Ligi w kolejnych sezonach. Właśnie, dobra, to jeszcze pytanie. Jakiekolwiek propozycje albo dyskusje na temat powrotu do Polski miałeś? Czy nie? Na razie nie. Okej, okay, na razie nie. No to myślę, że jeżeli jesteś do wyjęcia, no to myślę, że no, ja... Zobaczymy, ale też nie jest łatwo. Ale zobaczymy też, jakie te transfery będą. Jak w Plus Lidze, tak we Włoszech, bo na razie już w Polsce już tam jest dużo zakończone, we Włoszech teraz rozpoczynały się dopiero za rozmowy. Dobra, no to cóż, dzięki za to, że byłeś. Mamy nadzieję, że słuchało Wam się dobrze Janka. Porozmawialiśmy nie tylko o siatkówce, ale też i o klockach Lego, o serwisowaniu Skody. Więc myślę, że bardzo obszerny temat. Świetnie nam się rozmawiało i mamy nadzieję, że też Wam się bardzo dobrze słuchało. Oczywiście zostawcie lajka, jeżeli jeszcze nie zostawiliście pod nagraniem, to nam oczywiście pomoże. Jeśli daliście łapkę w dół przez to, że na początku były problemy techniczne, no to może jednak dajcie w górę. Jeszcze może zdecydować się, nie? Tak, jeszcze możecie się zdecydować. Kliknijcie tam taki przycisk subskrybuj i no i co? I nasze typy odnośnie Ligi Mistrzów na pewno zobaczycie w formie graficznej. Jutro startuje Liga Mistrzów i na pewno nasze typy też zobaczycie. Ja typuję, że będzie ciekawie i myślę, że co najmniej jeden tiebreak zagracie z Zaxą, tak? Ale myślę, że cały czas pozostajecie faworytem. Filip, ty jak sądzisz? Myślę, że Lube jest faworytem, ale mam nadzieję, że będzie ciekawa rywalizacja, więc życzyłbym sobie przynajmniej jednego tiebreaka tutaj. No właśnie, no to myślę, że jak będzie tiebreak, to ja już będę zadowolony, bo to też trochę moją tezę potwierdzi, że aż takiej przepaści pomiędzy Zaxą a Lube nie ma, jakby niektórzy próbowali sądzić, ale niech wygra lepszy. Dzięki Janek za dzisiaj i dzięki drodzy słuchacze, że byliście z nami. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki Janek. Trzymajcie się dzięki. Wszyscy. Hej. Na razie.